Najbardziej promujemy czekolady gorzkie, nasze nowe czekolady premium, jak również ptasie mleczko, tradycyjne praliny i ciasto. To są rynki Ameryki Północnej, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, jak również Europa Zachodnia. Największe udziały mamy na rynku brytyjskim i rynku irlandzkim. Bardzo, bardzo duża konkurencja. Praktycznie na każdym rynku, na którym jesteśmy, jest spora konkurencja ze strony producentów lokalnych. Na niektórych rynkach tych producentów jest po trzech, po czterech, nawet po pięciu, na takich bardziej zaawansowanych rynkach. No ale my wygrywamy jakością, bardzo dobrą ceną i w dłuższej perspektywie przywiązaniem klientów do marki. Na pewno chcielibyśmy pozyskać nowych klientów, poszerzyć portfolio tych klientów, które już mamy, a przede wszystkim takie targi służą podtrzymywaniu i utrzymywaniu tych relacji z klientami, z którymi już współpracujemy od kilkunastu lat. Na przykład mamy tutaj kolejkę, którą dowozimy produkty dla prezentacji dla klientów. Wzbudza to ogromne zainteresowanie, ponieważ jest to chyba jeden z nielicznych przypadków na tych targach, gdzie tak produkty są eksponowane i dzięki tym przyciągamy nowych klientów zainteresowanych naszą ofertą. Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę.